Siemaneczko, jestem PPGM Games. Witam także w Farming Simulator 19 na serii Rolnictwa Sandomierza. Dzisiaj zajmiemy się wywozem obornika, znaczy rozłożeniem obornika na nowe pole i zajmiemy się orką. Ale czym, jak i dlaczego, to już widzę, że na początek podnosimy delikatnie sobie dźwięki gierki, żeby był spokój. Myście słyszeli wszystko w miarę dobrze. A po pierwsze, trochę się pozmieniało, jak widzicie. Otworzyłem napęd do Geyserka. Założyłem napęd. Tu założyłem. Kupiłem balast w czerwonym kolorze. Znaczy kupiłem John Deere'owskiej, tu mam na czerwono. Po drugie, kupiłem pług obrotowy. Wiem, może już to nie będzie tak samo, te robota szła i wyglądało to jak właśnie biegunówką, ale trzeba się rozwijać. Na szerokość robota ta sama, ale już nie będzie tej wyzdy na środku nic. Pięknie, ślicznie, pług Fenelanda. Żeby wam nie zajmować, musiałem to pomyśleć, ile kupiłem. Ile za niego dałem. Tak teraz mi ciężko z pamięci powiedzieć. Bo to nie jest jedyny zarobek. Wydatek. Nie. Jeszcze zakupiłem coś jeszcze. A mianowicie, to będziecie widzieli. Nie, kobota nie. Rozrzutnik. Rozrzutnik wyszedł mi chyba 30 tysięcy. Tak, 30. 90 tysięcy miałem na koncie. Dobrze liczę. Po sprzedaniu maszyn miałem 90 tysięcy na koncie. Jeszcze tam co dodałem mleko. Znowu mam jeszcze trochę mleka na sprzedaż. No i 14-tonowy rozrzutnik. Bardzo był konkretny, drewniany, już na stawki zrobione od razu, żeby się nie podzielić w temacie. No i kubota na testy, tak powiedziałem. No dzisiaj będą czynniki na testy. Będziecie sprawdzać, będziecie mi mówić, który ciągnik mogę sobie ewentualnie wziąć. Muszę troszeczkę będziecie mieli za mocne przez te, to trochę przestawiło mi. Kubota na testy. 150 koni na razie, taki model mi dali, testy, no ale myślę, bo ten rzutnik to praktycznie dzieciaczek jest ten rzutnik pod tą kubotą, bardziej już pod trace'a będzie pasował, ale będziemy mówić co i jak w odpaleniu sobie maszyn, będziemy sobie ładować oborniczek, łyżka by się przydała bardziej tutaj teraz, bo to mi trochę zajdzie. Ja sobie to lekko ogarnąłem z tego względu, że tam pole, żeby wiecie, zobaczyć jak to wygląda. Po drugie, jak kubota się zachowuje, bo na nagraniu, że coś tam nie pyka, że nie umiem sobie ustawić czy czego. Jechali serwisanci, ustawili mi, powiedziałem, że jestem chętny na kupienie takiej kuboty nowej. I jeszcze jeden model silnika będziecie mieli. Ja ci mówiłem, bo w odcinku poprzednim, jeśli nie wiem, to nie będę mówił teraz, już pewnie plany się pozmieniały. Ale zobaczycie, no, podmocowo będą te same, podobne ciągniki mocowo, bo kubota z tego co wiem, może wydać mi model 170, chyba koni tam 175 tej kuboty. A ja mogę w drugim ciągniku będę miał chyba 185 koni, ale to już chyba trochę są duży przeskok. Ale wiadomo, ja na razie chciałem kupić te 170 koni, bo ta by powiedzmy była tak optymalnie. Ewentualnie kupić 150 i może być później wiadomo szczipowania jej na mocniejsze, bo no na razie w tym sezonie no w zimę nie planuję zakupywać tych ciągników. Ciągnika, pardon. Dlatego teraz dostałem tylko na testy kubotę.
Dostałem ją na testy właśnie do rzutnika i do pługa, ale dzisiaj nie mam tak zbytnio czasu, żeby się bawić z obornikiem i zarówno orką, tym innym jego innym zasiewów, więc muszę Kajsa sobie zapomnieć. Nie chcę mi się przepinać non stop. Jeszcze ewentualnie następny odcinek będzie taki, że zrobimy właśnie sobie test tego tej kubłoty pługu. No wiadomo, jest to księgkonie w szczurkach pługach, no to tam a zbytnio nie będzie miał co roboty. Albo tak stricte nie chcę właśnie pod kubłotę mieć, chcę mieć pod mojego starego case'a. Powiedzieli trochę głupo to, żeby mieć taki ciągnik, powiedzmy, jak bym zakupił. A pod case'a mieć pług, ale powiem trochę taniej, bardziej w awarii wyjdzie mnie naprawa. Wiadomo, na razie tak zbytnio nie mam co robić. A po drugie, właśnie miałem powiedzieć, sprzedałem wszystkie maszyny, które potrzebne były, nie wiem, czy powiem, ale w razie to powiem jeszcze raz. Sprzedałem odpuk, sprzedałem rzutnik mały, co jeszcze sprzedałem, coś jeszcze sprzedałem, teraz nie chcę mi zgadywać teraz, co sprzedałem. Takie rzeczy, które mi były potrzebne już. Dobra, jedziemy. Ciągnąc teraz elegancko, kubotka, tutaj joystick, wszystko. Wszystko w joysticku, bo ale to joysticku chyba ma, więc ten dźwięk. Moim zdaniem jest elegancka maszyna. No na testy. Ale ta maska tak zbytnio nie wygląda. A modelowo jest tak fajnie zrobiony, wygodny. Panel IC ma, wszystko ma. Powiedzcie mi, po co tędy radę? Muszę tędy przejechać, bo tam już mam rozrzucone. I dlatego muszę jechać tędy. No, moim zdaniem kubotka ładnie się prezentuje. Tutaj zresztą takiego ciągnika gdyby nawet nie widziałem, żeby to był właśnie na testach u kogoś, tak nawet już nagrywając, ktoś w ogóle tej kuboty używał, więc a ładnie modelowe zrobione, w rzeczywistości widziałem, siedziałem w tej kubocie, jeździłem tą kubotą, powiem wam, zajebiste jest. Gole wnuka chyba silnik z tego co pamiętam jest. No i to tak na szóstce był, to może prędzej, ale tylko na szóstce z tego co na mnie kojarzę. Więc dawkę mam 30 metrów sześciennych na hekta, czyli jakąś 30 ton. A hekta chyba wychodzi. Chyba tak właśnie przeliczeniowo, nie pamiętam kto tam jest z tą dawką. Wiecie, zakupiłem ten rzutnik z tego względu. Że tak, już nie chcę bawić się tym ususem małym. Tego małego ususa mam trochę inny plan już. I mam nadzieję, że w niedługim planie to zostanie zrealizowane. No i co, prawdopodobnie za niedługo pójdzie 30 do Żyda. Tak, 30 do Żyda pójdzie. Tak, pójdzie do Żyda. I powinno być wszystko dobrze. Ja tam trochę poszedłem tych maszyn. Trochę tego kwitu też miałem. Chyba za rzutnik i za pług dostałem, żeby wam z 8 chyba za pług. Za rzutnik dostałem 9. To macie 17 tysięcy. Tego dałem się, jeśli 17 tysięcy dołożyłem. Więc nieźle, za pół damy 20, około 20 tysięcy, bo tak już miałem doby. 50 tysięcy, no ale mówię, mleko sprzedałem, to takie tam, żeby trochę tej kasy na koncie, żeby nie być na zero. No to sprzedałem troszeczkę tego mleka. I dlatego mam tyle kasy teraz na koncie. I co? No i tak trzeba się bawić, bo nic innego na to nie poradzimy. Nie, może wie? Nie, nie, dobrze, założyć nie dostałem chyba 10 tysięcy, słuchaj, 10 tysięcy założyć nie dostałem. A za pół dostałem 7, bo w budowym stanie, bo to modlu.
Może trochę dużo wystawiłem, ale jakbym się przyszedł, dał mi tyle, to to nie będę się tutaj bawił. Negocjacje. Suma sumie tak 17 chyba tysięcy, w sumie tak wyszło liczyć, bo opuściłem tam temu gościowi. Ale już nie o to chodzi. 30 tysięcy zarzutnik, dużo, niedużo. 20 tysięcy, 8, tak 20 tysięcy oddałem za pół. 55 tysięcy wyszedł mnie cały ten zestaw. Widzicie, praktycznie kubota nowa. Na testy dostali ten model. Udało mi się właśnie ją wziąć na testy. Jako pierwszy. No bo ja już się zgłaszałem u nich na testy na taką kubotę, by oni w zimie. Na chłopaków i nie mogę nigdzie jej dostać, no więc fajnie wyszło, że chociaż teraz mi się udało ją wyrwać. I myślę, że ta kubotka nie będzie taka zła dla was. No bo ja sobie to za dorzucę. Muszę chałyżkę sobie kupić dużą, bo tą krokodynę, bo tak po tym betonie, tak średnio moim zdaniem jest to zbierać. Też nie chce mi się tak non-stop. Wiecie co, ja się nie będę dylinił z zamykaniem, otwieraniem krokodyla. Bo trochę mnie tu zamęczy się. Męczy się. Ale już jest 11 minut odcinka, chciałem jeszcze testować case'a z pługiem. Wiem, że trochę odcinku teraz nie było, ale roboty było w polach. Szkoda, że nie mam kamerki czegoś tego typu, żeby mógł pokazać. Podobanie objęłem, ale wkrótce objęłem ksenokosy, trzeci pokos. Ciało nie ma, zwłaszcza, że teraz nawozów nie dostały, tylko dostały trochę nowicy. Też jakoś tam dużej wibracji nie dostałem, ale zawsze coś. No i tam z 4 hektarów zebrałem 4 tonówka szczepa plus te pałąki, tam gdzieś 7 ton ciężkiego hektarów wchodzi. Więc chyba 8 przyczep. Nasza 7 szczep. O, 7 szczep było, szczepy mi się już na podwórze. No to szału nie ma, no ale mówię, bez niczego praktycznie. Więc też nie było co tutaj ma rodzić o tyle, aby było trawie. Więc to nie jest źle. No, to musimy powinien wystarczyć. Znaczy, że teraz środków powiedzieć nie mam. W ogóle nie miałem w tym roku, więc. Więc na pewno jeszcze jest. Nieotwarta teraz duma była zrobiona. Trzecia jest otwarta, mnie tak liczył. Więc nie jest źle. A ten rok mi starczy. Nadzieję. Jednak jak będzie. I co? Wracając tutaj. Myślę, że taki zakup tej kuboty na testy. Bo ci mówię, bo jeszcze jeden na pewno wizualnie może nawet być lepszy będzie dla was. Ale pardon. Chciałbym trochę rozmaicenia mieć. A to stwierdzimy razem, jak zepniemy jakiś tam zestaw, bo też planuję go targać właśnie w rozrzutniku tak samo. I mieć takie długo, bo to będą długie odcinki, tylko że tamtego będę chciał mieć na testy po kupowiedzy. To chyba, że najpierw mi się trafiło po słoneczniku, bo z tego względu, że słoneczniki są nude kawałki. I tam bym korzystał tylko też tam górzyste tereny. No tutaj niestety kuboty dostałem na takie tereny, że mam praktycznie wszystko na w tym. Jak to się zwie. Praktycznie na paskim terenie. No i teraz na razie nie będę mógł jako tak tego ogarnąć. Miałem robić u mnie teraz akty na żeby tak typowo zobaczyć ją. A też w sumie tam nie ma jakichś terenów wyboistych o owsie. Ale mówię, za dużo tego było. Zresztą tutaj pasuje mi chyba prawdopodobnie teraz pod kukurydzę. Wiem, środek lata pod kukurydzę wozi. No ale mówię, na testy muszę tak szybko też wyrobić się. Bo tylko na jeden dzień.
a tego obłożenia teoretycznie jest, tego roboty całej jest tutaj, więc muszę to jakoś ogarnąć temat, ale słyszycie jak to będzie. Więc mówię, może ci zapowiadam wam, że będzie, jak dobrze pójdzie w przyszłym odcinku, no to będzie ORK ewentualnie, no bo tutaj nie muszę nic kombinować, będzie ORK po rzepaku tam co był, właśnie przy domu, tam myślę, że tam w miarę się powinno uda niego przetestować, bo tam jakiś tam też płaski aż mocno teren jest. Ja teraz chciałem go przetestować w rozrzutniku, bo ja się go zakupił, taki ciągnik takiej mocy 150-180 koni. No to w tym rozrzutniku był elegancko, no choć powiem estetycznie zapadzałem case o niebo, a dosłownie o niebo lepiej wygląda z tym rozrzutnikiem. Ale to zobaczycie, jeśli mi się nie uda dostać jeszcze na jesień następnego ciągnika właśnie, bo też będzie roboty akceptko wesen mieć wszystko pamiętać na jesieni, żeby na wiosnę tylko robić siebie. Zimowo jakie wszystko będzie robione. Co jest? Patrzcie, jakieś tam kuźwa mi się poblokowały. Chcę tylko tak typowo mieć zrobione wszystko na zimę. Żeby ta ziemia trochę też, powiedzmy, odderzała. Moim zdaniem skibobina lepsza na zimą, będzie, bo tu powiedzę, będzie i kabelo. Tak jak tutaj będzie zajebista sprawa. Tam prawdopodobnie, jak dobrze pójdzie po tym offsie, będzie trawa, więc też może tam ogarnąć teraz wszystko. Też mi się pięknie złożyło, że stamtąd kobotę będzie testowana w pewnym speedzie. Ale mówię, ja mam tylko tak zorganizowane dwa w odcinki na testy, bo muszę tylko zrobić najważniejszą rzecz, ten właśnie obornik i orakę na po oborniku i będzie kwit. No i co? Teraz trzeba coś wykminić. Miał być kombajn w tym sezonie. Ale nie będzie. Będą pewne zmiany z tym związane. Bo już po obłotku się zawiadywałem. Wsiadą znowu chłopaki do mnie z na usługę. Tak jak to było w zeszłym, czy dwa lata temu. Ale pamiętam, ten sezon tak jakoś dziwnie mi tyle są. Ale ci pamiętam. A ten praktycznie pierwszy sezon, który chyba ja tu miałem słonecznik. Więc zobaczymy. Dobra, ja to wezmę w ten sposób, jeśli mi nie braknie. No to tutaj zostawimy. Tutaj kubotę. Ale już nie, bez sensu, bo muszę tak zjechać. Bo będę chciał zaraz lecieć po właśnie case'a. Chociaż to będzie go wypługu. Bo... No kocimy ten ryk, ten napęd, jak on będzie teraz funkcjonował, ten case, no bo to jest teraz 120 do konie, żeby wam nie zerwać, więc teraz jeszcze mogę wam upewnić się, a nie jeszcze, ile mi wyszło z za napęd, 15 tysięcy z turbiną mi wyszło, dużo tanio. Trochę mleka miałem, bo 4000 mi się udało dorwać jeszcze kasy ze mleko tam. Nie wiem, jakieś tam duperki, umalowanie to wszystko tego case'a no, też mi wyszło. Dużo taniej, no trochę tam wychmęciłem parę rzeczy jeszcze, ale to trzeba kombinować z tym wszystkim. Dobra. 15 tysięcy mówię, turbina plus ten, tylko turbina to zakładam taką już nowszą. Tak dalej, żeby to miał ten tools, mówię wszystko ten obciążnówkę, cały komplet mi kosztował 15 tysięcy. 12, 15, no to mi wyszło całkowicie 40 tysięcy. Pompa wzmocniona. wzmocnione te siłowniki wspomagające, mocniejsze, większe, założone. Żebym tu już nie musiał się
Matwicz mi weźmie, powiedzmy, w plecach w podnośniku wyjdzie czy coś. Mówię, tak to pięknie wygląda. Moim zdaniem no Kejsik teraz będzie mroczał i zobaczycie. No, musiałem już trochę lepiej zamroczyć, ale jakoś tak. O. Mamy laczki też opasowane, wymienione. Na szersze, trochę wymieniłem, bo ten bieżnik też jakiś był tam czulowy, ale trochę szersze tam byłem, ten czuł też. No i ten puk, wyszedł, ten puk, myślę, że w tym case będzie luk schodził, ponieważ no do tego zestawu nie widziałem, miał być w ogóle jeszcze inny zestaw tutaj, ale nie chciałem już, powiem wam szczerze, kopiować tych ludzi każdych, którzy mają non-stop tylko i wyłącznie po te pottingery właśnie, z którego znalazłem sobie w modach modpaku jednym i mi się bardzo spodobał wąsko, nie mi bierze, bo wąsko, ale no w sumie on bierze 4x50, no 90, no wiadomo, ja mam ustawione 2x20, ponieważ nie mam tych punktów granicznych ustawionych, żeby to miało, tak, no to mamy tym 4x50, jest to 22 konie. Myślę, że teraz no powinno dawać to w miarę ładny efekt. No. No nie, póki jest ogólnie ustawiony na 12 na godzinę. No bo ja bym teraz naprawdę miał tak ustawić, jak Ferrari się ustawia, no to byśmy tu kurwa długo jeździli. No mówię, no taki zestaw. W końcu taki obrotowy z tego względu, że na tych polach teraz miałem się ciężko by omywać. No wiecie, no teraz na tym zestawie no to już jest coś niebo, a ziemia będzie. Miał być jeszcze troszeczkę inny puk. A widzicie, jak szybko obraca pompa, zajebiście wszystko działa. Teraz w pięciorze mówię, że to liniowanie miałem w tym pugu, więc znaczy jest liniowanie w tym pugu. Może drogą, może nie drogą chcę ten puk, no nie wiem. Bo to się akurat nie znam. No ale praktycznie jak nowy wygląda, więc tutaj moim zdaniem dobry zakup zrobiłem. No patrzcie, no praktycznie jest, i to jest od gospodarza, to nie jest od żadnego handlarza, to jest tylko od gospodarza, bo nawet gościu będzie sprzedawał jeszcze dzionik. Ale ten ciągnik, to powiem wam szczerze, myślę, że się z drugiej strony gadałem na nowy z chłopakami, no to muszę już go zostawić. Po drugie, czemu mam 110 do godziny 2 na 20 tysięcy? No bo tak, najwyższy radny pochodził sobie 110 godzin na lekkiej robocie takiej, powiedzmy, gdzieś tam przyczepić, coś tam takiego porobić. Wiecie, wymienione wszystko, jest 110 moto godzin, nie godzin, moto godzin, bo to jest jeszcze stary model, więc to są moto godziny. Za piocha w żądzirze są godziny, jak i zarówno wiadomo w błocie. Więc tutaj powiem wam szczerze, moim zdaniem z tego co mi się zdaje, to ja już bym za niego wziął tyle, zdobył piątkę więcej, co nie? Na ten stan, co go wyłożę, czyli 45 tysięcy mógłbym za niego dostać, ale no powiem wam szczerze, miał być to ciągnik na handel, ale podejrzewam, że on mi na dłużej tu będzie siedział, bo mi się tak spodobał teraz ten case, że to jest głowa mała, bo słownie to jest głowa mała. No tak, ciągnik na pizzu, bo tak mówię, no kupię na zarobek. Ale mówię, no teraz to już jest bajunia na lunia. Jakieś wchodzi, mroczy to robina, wszystko jest. Więc co tu więcej od tego ciągnika chcieć. Mógłbym teraz Kubota zapnąć, ja mówię, Kubota będzie tak stricte. Miała swój odcinek poświęcony z tym pugiem. No bo raczej chyba pługa to nie będę, bo chyba że mi się jeszcze uda wytargnąć jakiś pług inny. Chyba że chłopaki nie będą chcieli, żebym ja tu podpinał
swój puk, tylko może inny, no nie wiem, na testach teoretycznie może podpinać każdy olej, bo to i tak później wszystkie filtry są wymieniane na nowe, jeśli idą testowo. A po drugie, jeśli wracając na tych ciągników, które ja powiedziałem, że bym chciał kupić, powiedzmy, ten nowy już, na Kubotek bądź inny ciągnik. Jego zobaczycie, mówię, na jesieni, przy tym, przy transporcie podobno już. No to ja będę się tak starał, żeby właśnie kupić te testowe ciągniki. To jest parę groszy, mniej naszej zapłacenia, a macie i tak nadal nowy ciągnik. Wiadomo, nie każdy na testach oszczędza te ciągniki. No a to jest takie życie. No jest zwykle zabawne, ale tak nadal macie dwa lata gwarancji, tam trzy, w zależności jak się wychachęci. No autokasku by trzeba opłacać to wszystko. Bo nie wiem, czy mi się uda tu wziąć w gotówkę. Bardziej będę chyba chciał wziąć w leasing, powiedzmy włożyć. Z tego co kojarzę, to jest takie 320 tysięcy kosztuje teraz Kubota. Nowa, stick ten nowa Kubota. Do 350, więc myślę, że testówka to nawet poniżej 300 ja powinna być. Wiadomo, jeśli będę na 175, no to na pewno nie poniżej 300, na pewno nie zejdzie. Te 10 tysięcy może bym chachmęcił, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie gadam tylko o Kubocie, będzie drugi ciągnik. Miał być ogólnie inaczej, miał być te dwa ciągniki razem w konfrontacji w tych maszynach, ale to też by bez sensu było, bo i powiem tak, będzie ogólnie jeden odcinek jeszcze wtedy poświęcony obydwu ciągnikom, żebyście mieli porównanie, które ciągnikiem bym chciał wziąć, będzie decydować. Dobra. No my teraz case ma nowe życie, mogę powiedzieć. Z tym napędem, z tą turbiną, to człowiek od razu lepiej chodzi. Ten szczęśliwszy, znaczy jest, bo lepiej chodzi, ciągnik lepiej chodzi. A człowiek szczęśliwszy jest, bo jednak ten uciok ma. No jak 125 koni, nie, 122 koni, zawsze się mylę. Później ma 125 koni. Takim samym, chyba, nie się nie mylę. A chyba ten sam ciągnik ma, z tego co kojarzę. No też tego Case Internationala ma, to nie pamiętam, czy ma 10, on ma chyba tylko 10. No tak, no to jest ten sam model, tylko że on ma naklejki niezmienione, dobra. Bo tu je naklejki te zamieniamy. Mamy coś, co zawsze dobrze będzie. I kurna, chyba mam. No i zrobię się ma konie. Ma szukę pługi, na razie myślę, że będzie starczało. Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie po takim jeszcze mocnym dodaciu tego silnika, bo to będą całe wszystko wyremontowane od podstaw. Jeszcze było, a to tam wiecie, hakuj się trochę część, tam było tak źle. Ale tak. Ciągnik mi się odmalowany, to na kupę kasy mi wyszło, bo mi wyszło. No nie powiem, ogólnie chyba wynałem remont ciągnika, no w sumie 15, montaż to wszystko, bo tak dalej i tak dalej. 15 tysięcy, sam case. 30 rzutnik, 20 pług. 50, 15, 65 tysięcy. A jeszcze mam na koncie 48 tysięcy. Zobaczcie, jak u mnie potężna ilość mleka dajesz teraz jest. Jak ja praktycznie przewinąłem dwa razy, powiedzmy, od A do Z dzień. Nie wiem, jak to nie przewijał, ale wiem, że nie starczy kasy. Więc tutaj dużo mi tu dało. Bardzo dużo. No patrząc teraz na kod. Dobra, teraz przewrócimy. To zobaczymy jeszcze za te krawy. Bardzo długo mi tu właśnie nie dawałem praktycznie tego mleka, teraz jak chcę dawać, no to pewne fajne ilości. Więc jestem teraz happy. No i powiem wam, że nawet ten kasik będzie fajnie wyglądał w trasie
No nie, chyba że mi się nie uda z tymi chłopakami dogadać, ale zobaczymy. Mam nadzieję, jakoś tam się z tymi drugimi oczywiście. Testy. Myślę, jak to tymi jeśli się nie uda, to Kuba to będzie prawdopodobnie wyrywała na wiosnę już do siewów. Zobaczymy. To śmiałem zobaczyć. Mleko. Mleko. Widzicie, ja dzisiaj sprzedawałem 3000 coś z litrów, tak samo. A mam 3700 w tym, nawet 2 dni też przewinąłem. A mleko było w tym momencie, jak tutaj. Mleko w tym momencie jest. 4000 prawie. Więc praktycznie ciągnik, samemu ciągnikami praktycznie wyszedł zaraz. Bo mleko wyszło, a właśnie na taki plus. Więc to mleko na pewno fajnie popsuje mi tutaj. Nie popsuje mi tutaj, to nie ma co mówić. Dobra, jest 30 minut odcinka, więc nie będę się przedłużał odcinka już. Bo jak fajnie się gada, ale żeby jeszcze odcinek fajnie wyglądał, wymieniłem program do renderowania, więc on długo będzie mi renderował, ale mam nadzieję, że jakość będzie fajna. No bardzo nisko. Dzisiaj grzebnie byłoby na tyle, jeśli się wam się spodoba. Wstawcie w górę komentarz. I dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.